Witam, witam na specjalnych ciekawostkach. Tym razem będzie coś o podatkach, o ubezpieczeniach i o rejestracji samochodów. Wiem, że takie rzeczy zawsze Was interesują. Nieraz o to mnie pytacie i ja już kiedyś zrobiłem filmik na ten temat, no ale zmieniły się trochę samochody w moim garażu. Zmieniły się troszkę ubezpieczenia. W Polsce też jest temat aktualny, bo podniosły się ubezpieczenia OC dość wyraźnie z tego, co mi mówicie, więc myślę, że może Was zainteresuje, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Ja mam dwa różnego rodzaju ubezpieczenia na moje samochody w dwóch różnych firmach, ponieważ mamy cztery normalne samochody, że tak powiem, i czterech kierowców jest w domu, każdy ma swój samochód. Znaczy każdy może używać jeden z samochodów i te samochody są ubezpieczone w normalnej ubezpieczalni, że tak powiem. Nasza się nazywa Allstate i tak to wygląda mniej więcej kwoty tego ubezpieczenia. Tutaj mówimy w tej chwili o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, OC. Jak widzicie tutaj na tym przykładzie, to u góry pierwsza rubryka, gdzie pisze Bodily Injury Liability, czyli odpowiedzialność cywilna, jakby się szkód zrobiło w ciele ofiar wypadku. Limity są 100 tysięcy dolarów na osobę, 300 tysięcy dolarów na wypadek. I płacę za BMW moje M3 93 dolary. Za BMW Grażynki 99 dolarów, Nissan Leaf 1 92 dolary, drugi 101 dolarów. Nie pytajcie się mnie, dlaczego jest taka różnica między jednym Nissanem a drugim, jak są to identyczne samochody. Tutaj prawo w ogóle wymaga u nas, żeby samochód był przypisany do konkretnego kierowcy. Więc stawkę ubezpieczenia samochodu determinuje nie tylko auto, ale też kierowca, jego wiek, jego płeć, wykształcenie nawet, jak ktoś jest uczniem i dobrze się uczy, to może zniżkę dostać. Także jest ileś elementów, które firma ubezpieczeniowa bierze pod uwagę i prawdę mówiąc ciężko patrząc na tą końcową sumę czasami wymyśleć, dlaczego akurat dokładnie tak było, a nie inaczej. No ale akurat tak to wygląda konkretnie w przypadku naszych samochodów. Te stawki, tak nawiasem mówiąc, które tutaj widzicie, to są stawki na pół roku. To jest polisa na 6 miesięcy, więc tak tyle wygląda składka za pół roku, za 6 miesięcy. Potem mamy Property Damage Liability, czyli ubezpieczenie za szkody, jakie się narobi w dobrach materialnych. Tutaj jest limit 50 tysięcy dolarów na wypadek i składka wynosi w moim BMW 70 dolarów, Grażynki 75 dolarów, no i Leafy też po 70 dolarów. Potem collision, czyli ubezpieczenie autokasko. Deductible 500 dolarów, czyli 500 dolarów pierwsze trzeba zapłacić i tutaj składka jest za moje auto 125, za Grażynki 208 i potem za Leafy 164 i 210 dolarów. Nielogiczne, moim zdaniem zupełnie nielogiczne, ale no właśnie to wynika, między innymi o BMW się pytałem. To nowszy samochód z reguły ma wyższe stawki, bo oni uważają, że będą droższe części, że będzie auto bardziej skomplikowane, więcej rzeczy się może zepsuć. Aczkolwiek nie jest to prawdą w przypadku naszych BMW. No, mój BMW jest lepiej wyposażony, ma więcej rzeczy takich, które by się mogły zepsuć, no ale takie są ustalone stawki. Prawie, że dwa razy droższy jest autokasko za BMW Grażynki niż za mój samochód, mimo że mój jest dużo mocniejszy, ma większy silnik, a stawka ubezpieczeniowa jest niższa. No i comprehensive z deductible 100 dolarów, znaczy pierwsze 100 dolarów my musimy zapłacić. Comprehensive ubezpieczenie to jest takie,
nie z naszej winy. Na przykład ktoś na parkingu nam wjechał w nasz samochód i uciekł, albo jeleń wskoczył na drogę i się go przejechało, albo grat spadł i zrobił dziury w samochodzie. To jest pokrywane przez Comprehensive Insurance, ubezpieczenie Comprehensive. I tutaj składki są $88 za moje BMW, 106 za Grażynki, 40 i 50 za Nissany. Potem mamy jeszcze jakieś tutaj drobiazgi, ubezpieczenie. Ta pozycja transportation per day to jest $10 za pół roku się płaci. Jeżeli samochód byłby w warsztacie, to wtedy ubezpieczalnia płaci nam $30 dziennie na koszty pokrycia kosztów wypożyczenia auta. Także to mamy, aczkolwiek z tego chyba zrezygnujemy, bo to nie bardzo ma sens w naszym przypadku. Ale pamiętacie, jak moje BMW było w warsztacie i wtedy wypożyczyłem Forda, to właśnie ubezpieczenie za to zapłaciło. I w sumie płacimy za pół roku, powtarzam, za moje BMW $400, za Grażynki 500, za jednego Leafa prawie 400, a za drugiego 450. W sumie to wychodzi około $1800 za pół roku, czyli stawka miesięczna jest $300. Tutaj jeszcze dochodzą jakieś inne rzeczy, ubezpieczenie nieubezpieczonych kierowców. Mamy tutaj składkę w $67. Za pół roku płacimy za kierowców, którzy nie mają ubezpieczenia, a spowodowaliby wypadek. To wtedy nasze ubezpieczenie pokryje te koszty, ale za to jest dodatkowa opłata. I tak jak mówiłem, za te cztery samochody jest $1800 za pół roku, czyli $300 miesięcznie. Tak są ubezpieczone normalne samochody. Natomiast samochody klasyki są w innej firmie ubezpieczeniowej, tam zupełnie inne stawki działają. Tam jest dużo taniej. No oczywiście warunkiem jest, że trzeba mieć jakieś inne normalne auto, żeby klasyka można było ubezpieczyć. Ta firma, w której my jesteśmy, nazywa się Hagerty. Hagerty się specjalizuje w ubezpieczaniu starych samochodów. Oni nie ubezpieczają normalnych aut, ale widzicie, że stawka jest też 100 tysięcy na osobę, czy 100 tysięcy na wypadek. I tutaj mamy, no tu jest konkretnie na wszystkie samochody, nie mamy wyszczególnionych poszczególnych aut, to jest za Cadillaca, za Cougara i za małego Fiata. I w sumie całe ubezpieczenie, autokasko i odpowiedzialność cywilna, $430 i to jest za rok, to jest stawka za rok. Czyli praktycznie no niewiele ponad $10 dziennie, nie, $1 dziennie, tak, dolar dziennie, czyli 30 parę dolarów miesięcznie. Także klasyki się opłaca ubezpieczać i mieć, bo, no bo tanie ubezpieczenie za klasyki, nie kosztują klasyki tak dużo jak zwykłe samochody. Tutaj jest też taka pozycja Hagerty Plus, widzicie na dole po prawej stronie. To jest ubezpieczenie pokrywające koszty lawety. Jeżeli auto się zepsuje, to laweta przyjedzie i przywiezie nam auto do garażu. To jest dodatkowa rzecz, której nie musimy kupować i my jej nie kupimy, bo mamy inny serwis, assistance z innej instytucji, która nam przywiezie każde auto, którym jedziemy. Także nie ma potrzeby, żebym płacił dwukrotnie za to samo, żebym płacił przez ubezpieczenie i osobno za tamten serwis, więc po prostu ta pozycja $430 to jest wszystko, co musimy na rok zapłacić za klasyczne samochody. Teraz może zobaczmy, jak wygląda sprawa z rejestracją samochodu. Akurat tak się złożyło, że wczoraj byłem przepisać prawo własności mojego BMW z Grażynki na mnie. Także teraz, jak widzicie już u góry po lewej stronie, właścicielem BMW M3 jest pan Piotr Ignacy, a nie pani Grażyna, bo samochód do tej pory był na Grażynkę zapisany, głównie dlatego, że no ona go kupiła, to był prezent od niej. Mnie w ogóle nie było w Charlotte, jak ona go kupiła, więc samochód był na nią zapisany. Cała
operacja przepisania samochodu z Grażynki na mnie plus wykupienie rejestracji, zapłacenie podatków wyniosła 407 dolarów. Widzicie tą sumę na dole po lewej stronie. Jest total 407 dolarów. I zaraz wam wytłumaczę, skąd się ta suma wzięła. Wracamy do góry po lewej stronie. License 36 dolarów. To jest rejestracja. Roczna opłata za rejestrację to jest 36 dolarów. Speciality license 30 dolarów. To jest opłata za prywatną, personalną rejestrację. Jak wiecie, w moim samochodzie była rejestracja V8SC. Teraz ją zmieniłem, będzie inna, będzie It's V8. To jest V8 i wykrzyknik. No ale po prostu jest to personalna rejestracja, więc jest za to roczna opłata 30 dolarów. Potem pozycja title to jest prawo własności samochodu. To się płaci jednorazowo, no ale ponieważ nasz samochód zmienił właściciela, więc trzeba było zapłacić jeszcze raz tą opłatę 52 dolary. Tutaj każdy samochód w Ameryce, jak się na przykład auto sprzedaje, to trzeba mieć ten title, trzeba mieć prawo własności. Dowód rejestracyjny nie jest żadnym dowodem, że się jest właścicielem samochodu, dlatego tu dowód rejestracyjny nikt nie nosi przy sobie, jest w samochodzie, bo to nie umożliwia złodziejowi sprzedania auta. Ważny jest ten dokument, który się nazywa właśnie title. Property tax 264 dolary. To jest coś, czego chyba w Polsce nie ma. My tu płacimy corocznie podatek od samochodu. Z samego faktu posiadania auta płacimy podatek. Po prawej stronie widzimy appraisal value 22920. To jest suma, na jaką moje BMW jest wycenione przez fiskusa. Oni uważają, że jest wart 22900 dolarów i od tego liczą podatek. I poniżej mamy tax rate i tax unit i amount. Matthews, to jest moje miasteczko, ma stawkę podatkową 0,34%, czyli od tej wartości 23000 dolarów 77 dolarów rocznie muszę zapłacić podatku dla naszego miasteczka. Druga pozycja to jest Mecklenburg, to jest nasza gmina czy powiat, no county, nasza jednostka administracyjna mała, w której się znajdujemy i oni mają stawkę podatkową 0,81%, czyli oni mi zabierają 186 dolarów. I Matthews fee, vehicle fee, to jest opłata, od którego się w naszym miasteczku płaci się od każdego samochodu właśnie 25 dolarów dodatkowej opłaty rocznie. Także w sumie ten property tax wynosi 289 dolarów od takiego samochodu jak BMW M3. No, tańszy samochód, opłata będzie tańsza. Gdybym mieszkał gdzie indziej, to byłaby opłata inna. Takiej opłaty 25 dolarów od auta, jakie ma nasze miasteczko, może nie być w sąsiednim miasteczku. To jest coś, co sobie nasi radcy tutaj wymyślili, żeby nas tutaj troszkę odciążyć nam portfele. Tak samo podatek miejski nie w każdej miejscowości jest. Podatek gminny czy ten powiatowy jest w każdej miejscowości, ale stawka tego powiatu jest od 0,3% do 1%. Także tam jest rozpiętość co najmniej trzykrotna. U nas jest właśnie 0,8%, więc gdybyśmy mieszkali w innym miejscu, w takim miasteczku Beaufort na przykład w Północnej Karolinie, tam mielibyśmy tylko 0,3%, czyli cały ten tax rate wyniósłby nas wtedy jakieś 75 dolarów zamiast 280 tego samochodu. Warto tu też wspomnieć o rejestracjach żółtych tak zwanych, znaczy w Polsce się na nie mówi żółte tablice, u nas one żółte nie są, ale rejestracje klasycznych samochodów. Jeżeli samochód ma 35 lat, to można samochód u nas zarejestrować z takimi rejestracjami, co ma same zalety i zero wad, bo w Polsce jest problem pewien taki, że jak się ma taką rejestrację, to nie można na przykład sobie zmienić silnika w samochodzie na inny, czy w ogóle po prostu trzeba zachować samochód w oryginalnym stanie.
Natomiast u nas samochód nie musi być w oryginalnym stanie. Ważne, żeby miał 35 lat. Może mieć nieoryginalny silnik, może być w ogóle nieoryginalny. Może być 90% rzeczy zmienionych w samochodzie. Jak tylko jest zarejestrowany jako auto 30-letnie lub starsze, to można go na historycznych tablicach zarejestrować. Zaletą główną w zasadzie takiej rejestracji jest to, że ten appraisal value, ta wartość samochodu dla podatków, wynosi tylko $500 i te stawki są liczone od $500. Nawet jak samochód jest wart 5 milionów, to ciągle z punktu widzenia podatkowego jest wart $500. Tak więc z tego względu opłaca się i dlatego dwa moje samochody, które się kwalifikują, to znaczy Cougar i Cadillac, mają właśnie historyczne rejestracje. Mały Fiacik nie ma, bo mały Fiacik ma dopiero 29 lat, tak? Więc jeszcze musi 6 lat zaczekać na taką, no ale wartość mojego Fiata nie jest taka duża, więc też ta opłata nie jest duża. Tu jeszcze ktoś długopisem dopisał pani w okienku $5 notary, bo po prostu sprzedając ten samochód musiał być podpis byłego właściciela, czyli Grażynki, potwierdzony notarialnie. No i ten notariusz, którym ona zresztą była, pobrał opłatę dodatkową $5. Reasumując, wszystkie te opłaty, podatek od samochodów, rejestracja, ubezpieczenie, to jest wydatek rzędu $5350 rocznie. A jeśli chodzi o podatki od zarobków, od zarobki netto, brutto, o tym Wam opowiem w oddzielnym filmie. Dziękuję i jeszcze raz, jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, to proszę pytać w komentarzach pod filmem.